Dzień dobry Państwu, nazywam się Marcin Pietrzak, tak jak Państwo słyszeli. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie. Na co dzień pracuję w Ośrodku Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym, w którym zajmuję się, uwaga, WordPressami. Pełniąc, tak jak właśnie zostałem zaanonsowany, różne role, zazwyczaj to są jednak mimo wszystko wtyczki, motywy i różne integracje z wieloma różnymi dziwnymi rzeczami. Również zdarza mi się pracować prywatnie, ale już bardzo mało, bardzo rzadko, właściwie już tylko dla stałych klientów. Po prostu kwestia pewnego wyboru. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o zmianach w WordPressie 6.5, świeżo wydanym, o nazwie kodowej Regina. Opowiem o zmianach bardzo subiektywnie, dlatego że tych zmian wszystkich zebranych jest bardzo dużo. Niektóre z nich są na tyle duże, że wymagałyby właściwie w całości pojedynczego dnia na ich omówienie. Więc ten wybór jest bardzo, bardzo, bardzo subiektywny i niekoniecznie to są największe zmiany, tylko te, które ja uznałem za w miarę takie najfajniejsze. I pierwszą taką zmianą, która dla mnie osobiście jest zmianą bardzo fajną, bardzo przyjemną, jest nowy nagłówek w pliku głównym wtyczki, który nosi nazwę wymagane wtyczki. Co to oznacza? Jeżeli będziemy mieli wtyczkę, która będzie naszą płatnościami dla sklepu przez wrota czasu i będziemy wymagać dla tej wtyczki dwóch innych wtyczek, których uproszczone nazwy podamy w tym właśnie nagłówku, to co się będzie działo? W czasie instalowania wtyczki, która wymaga innej wtyczki, nie zainstalujemy jej, jeżeli nie zostanie zainstalowana wcześniej wymagana wtyczka. W czasie włączania takiej wtyczki nie włączymy tej wtyczki, ponieważ będzie wymagane najpierw włączenie wtyczki nadrzędnej. To samo dzieje się z wyłączaniem, tylko w drugą stronę. To znaczy, nie wyłączymy wcześniejszej wtyczki sklep, jeżeli będzie nadal włączona wtyczka, która tej wtyczki w sklep wymaga do działania. Usuwanie, no to jest analogicznie, natomiast co się stanie w momencie, w którym usuniemy tą wtyczkę brutalnie za pomocą połączenia, czy FTP-a, czy SCP-a i WordPress wykryje, że tej wtyczki na przykład, która jest potrzebna do działania innej wtyczki, nie ma. No, wyświetli komunikat, każe nam pójść, posprzątać i zrobić w ogóle generalnie porządek i nie ładuje tej właśnie wtyczki. W przypadku, podobny scenariusz, trochę lżejszy, jest w przypadku, w którym te wymagane wtyczki zostaną zaktualizowane i pojawi się jakaś nowa wtyczka, która jest wymagana. Do tej pory chyba najpowszechniejszą klasą używaną do takich połączeń jest TGM. Jeżeli nie znacie, to nadal zachęcam, żeby ją jakby zrozumieć i używać, dlatego że ona dodatkowo pozwala wyświetlić, jeżeli czasem instalujecie wtyczki albo motywy i one na górze wyświetlają taki pasek, na którym jest lista wymaganych wtyczek i rekomendowanych wtyczek, to na 90% jest to właśnie prawdopodobnie klasa TGM. Co się stanie, jeżeli wtyczka A będzie wymagała wtyczki B, wtyczka B będzie wymagała wtyczki C, a wtyczka C będzie wymagała wtyczki A? No nie zadziała. Ale WordPress wykryje zależność cykliczną i poinformuje nas, zróbmy porządek. Jakie są ograniczenia w używaniu tego nowego nagłówka? Wtyczki, od których zależy nasza wtyczka, muszą być w repozytorium publicznym WordPressa. A przynajmniej ich wersja podstawowa, to za chwilę wyjaśnię, bo razem z tym nagłówkiem pojawił się też filtr. Jeśli chodzi o wtyczki wymuszane, czyli MU, aktualnie dokumentacja mówi, nie wspieramy oficjalnie. Prawdę mówiąc, nie sprawdziłem, co to znaczy nie wspieramy oficjalnie. Taki to komunikat, no bo jest dość dziwny, bo można napisać nie działa, działa, albo tak jakby trochę mam wrażenie, jakby nie wiedzieli, czy to działa. Może działa,
Może nie, to napiszemy, że oficjalnie nie wspieramy. U mnie działa, dokładnie. To proszę oddać swój komputer klientowi. Co jeżeli zarządzamy naszymi WordPressami w trybie konsolowym, czyli za pomocą narzędzia WP CLI? No tutaj bardzo rozsądnie zostało to potraktowane, ponieważ jeśli chodzi o proces instalacji, nie są sprawdzane zależności. Jest to logiczne, jesteśmy zaawansowanymi użytkownikami, zresztą wszystkim programistom polecam zapoznanie się z narzędziem i od wersji właśnie 2.1.0 tego narzędzia mamy dostęp do tych cyklicznych i do ich sprawdzania. I o ile w czasie instalowania czy w tym trybie nie mamy sprawdzania zależności, to już w trakcie włączania wtyczek jak najbardziej, no bo jeżeli włączymy wtyczkę, która zależy od innej wtyczki, no to to jest trochę bez sensu, bo ona i tak nie będzie działać. W związku z tym akurat przy włączaniu mamy sprawdzanie. Motywy nie obsługują na dzień dzisiejszy zależności od wtyczek. Różne plany są, różnie wyglądają tikety w wersji deweloperskiej, czyli w 6.6. Nie ma jeszcze akceptacji, żeby to było w wersji 6.6, więc prawdopodobnie 6.6 do motywów to nie wejdzie, ale być może, że wejdzie później, ponieważ no jest takie coś rozważane. I tutaj ten drobniuszki wyjątek. Nowy filtr, który się pojawił w tej wersji, pozwala zmienić uproszczoną nazwę w trakcie sprawdzania zależności. Jak widzicie na powyższym przykładzie, jest to idealne w takim momencie, w którym chcemy ze zwykłej wtyczki zrobić wtyczkę Pro. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że dzięki temu można kombinować bardziej, ba już nawet można przeprowadzić jakiś atak, że ktoś zainstalował wtyczkę, której wcale nie chce. Ale generalnie jest jakaś możliwość zmiany tej uproszczonej nazwy wymaganych wtyczek. Drugą bardzo fajną zmianą, może niekoniecznie bardzo programistyczną, chociaż tutaj elementy programistyczne również się pojawiają, są zmiany w mediach. Dwa nowe typy MIME type'y, czyli typy plików, rodzaje plików właśnie wjechały nam do obsługi przez Core'a. Są to pliki wektorowe SVG oraz pliki rastrowe AV i V, ten drugi. Co to oznacza dla programistów? Dla programistów oznacza to przypomnienie, że wasze wtyczki, które używacie, które budujecie, trzeba patrzeć, co się dzieje. Bo właśnie tą decyzją, w której do Core'a zostały włączone natywnie obsługa plików SVG, właśnie zabiła kilkanaście wtyczek, które to do tej pory umożliwiały. Również jeśli chodzi o format AFIF, który jest formatem rastrowym, czym się różni od JPEGa? Od JPEGa różni się tym, że jest mniejszy, jednocześnie ma większe możliwości, ponieważ na przykład obsługuje HDR, czyli ma dużo większą głębię kolorów niż JPEG. I z tą zmianą z SVG wiąże się to, co jest tutaj wypisane w drugiej linijce, czyli to jest nowy filtr, który służy do zmiany czegoś, co zostało zmienione. Tak powiem. Panel administratora WordPressa w wersji 6.5 zostały wymienione wszystkie ikony na ich wersje wektorowe, dzięki czemu mamy no, zdecydowanie lepsze możliwości wyświetlania takich ikon na wszystkich urządzeniach, niezależnie od prawdziwej rozdzielczości, czy też wirtualnej, podwojonej, potrojonej, zduplikowanej generalnie rozdzielczości. W związku z tym wszystkie ikony w panelu administracyjnym dzisiaj to są ikony SVG, natomiast filtr, który jest drugi, czyli ten typ MIME type dla ikon, możemy go zastosować zwracając PNG. Jeżeli, nie wiem, mamy jakiś system w firmie, która ma bardzo stare komputery i jeszcze mają, nie wiem, Windowsy, jak będzie XP i używają Internet Explorera, bo jedyny jakiś system, który jest, tam działa, no to to nie obsługuje SVG-ów, więc musimy mieć PNG, więc zwracamy sobie PNG. Idąc dalej, ostatni filtr, ostatnia linijka tutaj na tym slajdzie, to jest filtr, który pozwala nam stworzyć
pliki, na przykład pliki AFIF z JPEG-ów w samym procesie ładowania tych plików, dodawania do WordPressa, takim prostym kodem. W momencie, w którym dołączymy sobie ten kawałek kodu, każdy JPEG ładowany do witryny zostanie automatycznie przez Core WordPressa z dokładnością, o ile są dostępne biblioteki u waszego hostingodawcy odpowiednie, zostanie przekonwertowany do pliku AFIF. Prezentacja jest dostępna, za chwilę będzie na końcu, jest dostępna całkowicie. Rzeczą następną, którą chciałem wam powiedzieć, która jest absolutnie super, która weszła właśnie, to jest biblioteka krojów pisma. Co to oznacza dla nas deweloperów? To jest bardzo fajna rzecz. Oznacza to, że możemy zarejestrować własne kolekcje plików czcionek i te kolekcje będą dostępne zarówno w FSE, czyli w pełnej edycji witryny za pomocą Gutenberga, jak i we wszystkich blokach Gutenberga, które oferują wybór kroju pisma. Ta rejestracja, którą tutaj robimy, możemy zarejestrować na dwa sposoby. Możemy albo sobie wytworzyć plik JSON-a, albo po prostu tablicę w PHP. Możemy zarejestrować własne pliki lokalnie dostarczone przez motyw albo przez wtyczkę. Możemy również zarejestrować pliki na przykład z Google Fonts czy z witryny WordPressa, bo też są dostępne niektóre kroje pisma z chmury WordPressowej. Symetryczną funkcją do tej, jak każdy deweloper pewnie wie, że są funkcje, które rejestrują i funkcje, które wyrejestrowywują. I również w przypadku kolekcji mamy funkcję, która może wyrejestrować. Następną funkcją na ekranie środkową jest to funkcja, dzięki której, która umożliwia nam pobranie katalogu, do którego dodawane poprzez media, poprzez bibliotekę mediów trafią pliki czcionek. Domyślnie dla WordPressa 6.5 jest to katalog fonts w katalogu WP Content. Jeżeli zdarzy się tak, że ten katalog nie będzie zapisywalny, bo dla części usługodawców on nie jest zapisywalny, wtedy możemy skorzystać z filtra FontDir, filtru, który jest tutaj pokazany, i za jego pomocą zmienić docelowe miejsce, na przykład dodając między fonts a WP Content, dodając katalog Uploads, do którego wszyscy mamy dostęp, niezależnie od instalacji. Następną bardzo fajną rzeczą, szczególnie w witrynach multijęzykowych, jest absolutnie znaczący, to są wartości kilkusetprocentowe, zmiany szybkości ładowania tłumaczeń. To jest chyba jeden z najdłuższych ticketów, które obserwowałem w historii mojego obserwowania różnych ticketów. Pomijam jakiś mój drobny ticket do poprawki, który między wysłaniem przeze mnie poprawki, a zaimplementowaniem w Core minęło 6,5 roku. A to było tylko kilka przecinków tak naprawdę. Natomiast ten ticket dość długo trwał, w niego było zaangażowane bardzo dużo ludzi, bardzo dużo testerów, natomiast tutaj te zmiany są absolutnie niesamowite. Ja sobie króciutko tylko to testowałem i rzeczywiście ten czas ładowania w zależności od zestawu włączonych wtyczek zmienił się na moim środowisku testowym między 300 a 700% szybciej jest. Czyli skrócił się czas ładowania niektórych tłumaczeń wielokrotnie, szczególnie wtedy, kiedy musimy na przykład na jednej witrynie przełączać lokale. Do tej pory była to po prostu tragedia. Wiem coś o tym, bo jedna z moich wtyczek non-stop dostaje nędzne komentarze za to, że z Polilangiem źle współpracuje. Z WPML-em dobrze, ale najwyraźniej źle jest z Polilangiem. No ale jest tak. Jednocześnie z tą wersją zostało dołączone nowy system tłumaczeń, w sensie możemy umieścić nowy plik, który ma rozszerzenie, tak jak widzicie, czyli słowo international i 10n.php. Takie pliki generujemy
ręcznie za pomocą właśnie WP CLI w wersji co najmniej 2.1.0. I jednocześnie pojawił się filtr, tutaj czwarta linijka, który pozwala nam zmienić właśnie z klasycznego tłumaczenia na tłumaczenie tego typu. Różne drobne rzeczy już tak naprawdę tylko zajawkowo i te różne drobne rzeczy, szczególnie druga i trzecia, to jest coś, co można by było cały dzień zająć. Natomiast bardzo krótko. Jeżeli korzystacie z shortcodów, piszecie shortcody i robicie to prawidłowo, czyli na początku atrybuty mielicie przez funkcję do mielenia atrybutów w shortcodzie, to filtr, stary filtr, ten, który jest w pierwszej linijce, zwracał nie zawsze tablicę. W związku z tym trzeba było we wtyczkach, w motywach sprawdzać, co jest zwrócone, jeżeli chcieliśmy się odwoływać. I poniżej wersji 8 to było bezproblemowe, bo dostaliśmy warningiem, natomiast w wersji 8 i już 8.1 w zależności od ustawień mogła nam się witryna wykrzaczyć, bo jeżeli próbowaliśmy odwołać się do elementu tablicy na stringu albo elementu tablicy na nulu, to w zależności od ustawień mogło być różnie. Więc to jest taka drobniusieńka zmiana, ale bardzo fajna. U mnie to oznacza, że muszę wyciąć około 60 linijek z różnych plików, różnych wtyczek. No bo przestaje to mieć potrzebę. Oczywiście najpierw musiałbym sprawdzać, która to wersja WordPressa. Interactive API. To jest takie API, które już naprawdę bardzo szybko, ciutko, które pozwala nam łączyć w sposób zdefiniowany przez Core'a działania bloków na froncie. Brzmi dziwnie, ale jest bardzo proste. Wyobraźmy sobie, że mamy w sidebarze koszyk, a w części głównej mamy, w sidebarze mamy podsumowanie koszyka, a na stronie jakby w głównej części witryny mamy koszyk. I zmieniamy teraz ten koszyk metodami już obsługiwanymi, czyli jakimiś asynchronicznymi, na przykład zmieniamy wielkość zamówienia jakiegoś produktu i te Interactive API pozwoli nam na to, żeby się skomunikowały ze sobą dwa bloki i uzupełniły bez własnego pisania kodu. I ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać, to jest Block Bindings API, rzecz, której mi super brakuje, a która jest stosunkowo bardzo prosta. Pozwala dowolnemu blokowi w trakcie jego renderowania podpiąć dowolne źródło. Czyli renderując najprostszy paragraf, nie musimy brać jego, nie musimy kombinować, który to paragraf, tylko możemy w odpowiednim wywołaniu po prostu zapiąć tam nasze dane. To jest link do prezentacji, ona troszeczkę inaczej wygląda tam, gdzie jest dostępna, natomiast jest ona tam cała. Dziękuję Państwu. Tak, pytania? Nie chcecie iść na obiad? A Piotrek ma pytania. No dobra, to krótkie jedno pytanie. Generalnie odnośnie tego nowego pliku, który jest do lokalizacji, tak? L10NPHP. Jak to się ma w sytuacji, kiedy używamy wtyczki chociażby LocoTranslate i zostaje stary plik, który był generowany? No bo już generalnie testo... Super rzadko używam LocoTranslate. Nie powinienem mówić, jakie są moje preferencje, natomiast ta inna wtyczka jest po prostu... wielokrotnie lepsza, bezdyskusyjnie lepsza, w związku z tym naprawdę, a już to, co robi Loco i w sposób, w jaki Loco działa, no inaczej. Jeżeli chcecie mieć szybką witrynę, która spełnia warunki narzucone przez globalną agencję marketingową dla niepoznaki zwanej wyszukiwarką, zapomnijcie o Loco. Loco daje potworny narzut. Dlaczego? Działa na filtrze GetText. To jest filtr, który jest wywoływany przy każdym miejscu, gdzie tłumaczony string jest puszczany na ekran w tym naszym wypadku. Tak? Czyli w przypadku jakiejś witryny, w której jest dość dużo tłumaczeń, nie treści, tylko mamy jakieś elementy stałe, które trzeba przetłumaczyć, ten filtr potrafi być wywoływany od kilkudziesięciu do kilkuset razy. Czyli zaczynamy wchodzić w teorię wielkich liczb, czyli nawet jeśli jedno wywołanie trwa
10 milisekund, to wywołanie tego 700 razy oznacza 7 sekund. Tak? Więc mówię, loco to jest zły pomysł z wielu, wielu różnych powodów. Dlaczego zapytałem o loco? Bo generalnie ilość użycia tej wtyczki jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Ja też się generalnie spotykam, że wielu klientów tą wtyczkę po prostu ma zainstalowaną. No dlaczego? Że są inne wtyczki, można podpiąć dipla, można podpiąć jakieś tam inne automatyczne transatory i po prostu dla wielu klientów jest to wygodne. Natomiast oczywiście tak, ja zgadzam się z Marcinem. Zapomnijmy o tej wtyczce, są inne, są programy do tłumaczeń. Dobra, ostatnie, ale już naprawdę ostatnie. To nie jest tak, że to jest zła wtyczka. To jest dobra wtyczka, tylko trzeba znać jej ograniczenia, tak? No, nóż jest dobry albo zły, tak? Znajmy po prostu ograniczenia i jeżeli mamy możliwość jej nieużywania, to jej nie używajmy. No tylko dlatego, że jest, nie wiem, 10 stringów do przetłumaczenia w witrynie i to po prostu jest zwykłe lenistwo, tudzież brak wiedzy, jeżeli my tych stringów nie przetłumaczymy w inny sposób. Dziękuję bardzo.